Ty żałujesz tak bliskiej znajomości z Franciszkiem Smudą? A co znaczy tak bliskiej, co znaczy żałuję? Byłeś jednym z najbardziej zaufanych dziennikarzy Franciszka Smudy. Tak było. Znaczy, nie wiem, co masz... Ty, Kołtoń, to była, ta grupa dziennikarzy, która... Bo ty się z nim znasz od wielu, wielu lat. Niekoniecznie to, jak został selekcjonerem. Ale... Poczekaj. To pewną kwestię musimy rozgraniczyć na dzień dobry. Ja się znam z Franciszkiem Smudą od 1993 roku, kiedy pracował w Stali Mielec. Wtedy jeszcze niespecjalnie znał polską składnię, zupełnie pozapominał, mówił raczej po niemiecku. Wtedy też jakoś tak z Władkiem Żmudą zgadaliśmy się, że tak naprawdę Smuda zaistniał na firmamencie europejskim, a zwłaszcza tureckim, podając się za Władka Żmudę. Pojechał, objął klub w Turcji i wszyscy pisali, że Władysław Żmuda, czterokrotny uczestnik mundiali, dwukrotny medalista, trenuje ich klub, a był to Franciszek Smuda. I mało tego, jak Franciszek Smuda poznawał swoją obecną żonę, to ona też była święcie przekonana, że poznaje się ze Żmudą, a Franek ma w sobie... Franek też jest świetnym facetem do zabawy, też można by książkę napisać o tym wszystkim. A Franek jest... To na pewno, natomiast ja nie oceniam jego dokonań jako selekcjonera, czy obecnie tego, co ugrał w Jan Regensburg. Natomiast jest to gość, który też wbrew temu, co się o nim sądzi, potrafi się pobawić. Tak, mimo tego, że ma 64 lata. Adam, ale wiemy o tym, o tej zabawie za chwilę pogadamy, wiemy o tym, że on idąc do Regensburga sam się skazał na pożarcie. No to jest głupota kompletna. Poczekaj. Ale wiemy też, że dom buduje, więc kasa się przyda. Ale poczekaj. Poczekaj, chwileczkę. Jak ja znam Franciszka Smudę 20 lat, czy bez mała 20 lat, to on zawsze marzył o pracy w Bundeslidze, nawet drugie. I nagle człowiek jest u kresu swojej kariery i on zdaje sobie z tego sprawę i może to marzenie spełnić. Zdaje sobie sprawę z tego, że jest to mission impossible, ale jednak ma możliwość spełnienia marzenia. Nie sądzę, żeby pieniądze tutaj odgrywały rolę. On zawsze chciał pracować w profesjonalnej Bundeslidze. Spełnił to marzenie oczywiście, zderzył się z Lokomotywą, absolutnie przegrał wszystko. Natomiast na jego miejscu pewnie połowa z nas, gdyby wiedziała, jakie ma pobudki, spokojnie zachowałoby się tak samo. Nie jest to najszczęśliwsze pytanie świata, ale muszę zapytać, bo po prostu mnie to ciekawi. Jak to się u Ciebie zaczęło? Skąd pomysł? I jak to się stało, że tak szybko awansowałeś na Gwiazdora? Znowu ciągnie słucha, mówiąc, używając retoryki młodzieżowej, natomiast to wcale nie było szybko. W momencie, kiedy ja zaczynałem, przyszedłem ze studiów, byłem na drugim roku studiów, akurat przegląd sportowy poszukiwał praktykantów. Ja byłem świeżo po kontuzji, miałem tak złamaną nogę jak Marcin Wasilewski. Także już absolutnie nie można było... A wiesz, jak komentowałem kontuzję Wasilewskiego? Wiesz, że nie zauważyłem po drugiej powtórce, że ma złamaną nogę? No ale to wiesz co, dla piłkarza jest to też szok, bo ja na przykład złamałem nogę na pół i próbowałem na niej wstać, byłem w takim szoku. Także no, dla piłkarza, nawet dla początkującego piłkarza takiego jak ja. Natomiast już to była troszeczkę inna medycyna, w każdym razie ja nie miałem powrotu. Okej, trafiłeś do przeglądu i? Przyszedłem do przeglądu, no i co? I przyszedł Piotr Górski, który był wtedy wicenaczelnym, powiedział: świetnie, panowie, widzę, bo przyszliśmy we trzech z kolegami. My potrzebujemy takich młodych, dzielnych zuchów. I co? I zaczęło się wdrażanie do zawodu, które trwało w moim przypadku bodaj 2,5 roku. I to nie było tak, że ja przyszedłem, zostałem, tak jak mówisz, pogardliwie nieco, jak słyszę, gwiazdorem, tylko przerabiałem wszystko od początku. Przerabiałem depesze, jeździłem na zawody w badmintonie, w kolarstwie przełajowym. Mało tak, zajmowałem się żużlem. Na tyle dobrze się zajmowałem żużlem, że miałem zostać głównym specjalistą przeglądu sportowego w żużlu i pewnie bym został.